Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Zobaczymy za chwilę, ile zostało po tym strachu wywołanym tym szokiem inflacyjnym w Stanach Zjednoczonych na rynku zagranicznym. Zerkniemy również, co się dzieje po tych zejściach korekcyjnych, które wykonały się w dniu dzisiejszym, również po akcji Maska na rynku krypto i zerkniemy, jak na tym wszystkim ucierpiała bądź też nie nasza GPW. Tak więc, jeżeli ta tematyka cię interesuje, to zapraszam do pozostania. Przygotowałem tradycyjnie skrót informacji prosto z bankiera. Jak masz jakieś ciekawostki, to podrzuć je nam w komentarzu i startujmy. I przypomnijmy, o co chodzi z tą inflacją. Wysoka fala inflacji zatopiła Nasdaq. Szokująco wysoki odczyt inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych najostrzej oprzedł się ze spółkami wzrostowymi. Przeciążony walorami tego typu Nasdaq poszedł w dół o ponad 2%, potwierdzając założenie, że wysoko wyceniane akcje są bardzo wrażliwe na zmianę stóp procentowych. Takiego zaskoczenia w danych o inflacji nie pamiętają chyba najstarsi inwestorzy. Inflacja cenowa w Stanach Zjednoczonych była praktycznie niewidoczna, co nie oznacza, że jej nie było przez poprzednie 10 lat, ale kwietniowy odczyt wszystko zmienił. Wskaźnik CPI podskoczył z 2,6% do 4,2%, osiągając najwyższą wartość od 2008 roku. No i to jest winowajca tych wszystkich zawirowań na rynku zagranicznym. Zobaczymy, co z nich zostało w dniu dzisiejszym. Należący do państwa holenderski bank ABN AMRO zanotował w pierwszym kwartale tego roku 54 miliony straty. Jest to związane z karą 480 milionów euro, jakie musiał zapłacić państwu za pranie pieniędzy. Trzeci co do wielkości bank w Niderlandach zawarł w zeszłym miesiącu ugodę z prokuraturą, na mocy której został zobowiązany do zapłacenia wysokiej kary w związku z praniem pieniędzy. Wprawdzie w pierwszym kwartale bank osiągnął 426 milionów euro zysku, jednak konieczność wpłacenia do budżetu państwa 480 milionów euro spowodowała zamknięcie 3 miesięcy stratą. Ciekawie, lecimy dalej. Amazon wygrywa spór z Komisją Europejską w sprawie zapłaty zaległych podatków. Amerykańska firma Amazon wygrała spór z Komisją Europejską w Sądzie Unii Europejskiej w Luksemburgu w sprawie nakazu zapłaty 250 milionów euro zaległych podatków na rzecz Luksemburga. Komisja nie udowodniła, że nastąpiło nieuzasadnione zmniejszenie obciążenia podatkowego europejskiej spółki zależnej grupy Amazon, stwierdzili sędziowie Unii Europejskiej. Komisja Europejska poinformowała, że przeanalizuje orzeczenie i podejmie decyzję, czy odwoła się od wyroku do TSUE. Sasin, Orlen powiększony o aktywa Lotosu i PGNiG do połowy przyszłego roku. To jest ważna i istotna informacja. Do połowy przyszłego roku będziemy mogli mówić o w pełni ukształtowanym, odnowionym Orlenie, powiększonym o aktywa Lotosu i PGNiG-u, zapowiedział w środę wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zapewnił, że nie ma mowy, by nowy koncern pozbywał się pracowników. Wicepremier, pytany na antenie TVP Info, kiedy połączenie Orlen, PGNiG i Lotosu stanie się faktem, odpowiedział, że dzisiaj bliższą perspektywą jest, jak się wydaje, unifikacja Orlenu i PGNiG. To proces, który przebiega w całości na polskim rynku i kwestie monopolowe będą rozstrzygane przez nasze polskie organy. Według niego doprowadzenie tego procesu do końca jest możliwe jeszcze w tym roku. Do końca tego roku fuzja Orlenu i PGNiG będzie możliwa do zrealizowania. Dodał, że w pełni fuzja z Lotosem wymaga nieco dłuższego czasu. Przypomniał, że jest konieczność poszukiwania partnera strategicznego do zbycia części aktywów Lotosu. Chodzi też o to, by ten proces przeprowadzić jak najbardziej korzystnie dla Polski, dla polskiego interesu i przyszłości również tego nowego koncernu. No ciekawe. Lecimy dalej. Grupa Bosch chce przenieść produkcję z Chin m.in. do Polski. Koncern ma duże zaufanie do Polski. Będziemy tu dalej inwestować, rozwijać istniejące dziedziny i wprowadzać nowe, powiedział Rafał Rudziński, prezes zarządu spółki Robert Bosch i reprezentant grupy Bosch w Polsce. Całkowity przychód netto czterech przedsiębiorstw należących do grupy Bosch w Polsce wyniósł w ubiegłym roku 9,8 miliarda złotych, o 10% więcej niż w 2019 roku. Rynek krajowy wygenerował 5,5 miliarda złotych przychodu, a eksport 4,3 miliarda pomimo 30% spadku sprzedaży w branży motoryzacyjnej powstałej m.in. na skutek mniejszego zapotrzebowania na wytwarzane przez koncern części zamienne. Bardzo dobre wyniki Bosch osiągnął natomiast w sektorze dóbr użytkowych związanych z produkcją i sprzedażą sprzętu AGD oraz elektronarzędzi. Wzrosty zanotowała również sprzedaż systemów grzewczych, szczególnie pomp ciepła. Lecimy dalej. Wiceprezes Tauronu do spraw finansów rezygnuje ze stanowiska, czyli widzimy, że dalszy ciąg ruletki. Lecimy dalej. GTC odnotowała w pierwszym kwartale 2021 roku 8,5 miliona euro zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 2,6 miliona euro przed rokiem.
Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 11,6 miliona, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale pomiędzy 4,8 do 15 milionów euro. Czyli ciekawie, przychody grupy wyniosły w pierwszym kwartale 37,2 miliona euro wobec 41 milionów euro rok wcześniej. Przychody były zgodne z konsensusem, który zakładał poziom 37,9 milionów, czyli chyba spełnił oczekiwania. Lecimy dalej. Cyfrowy Polsat. Zysk EBITDA grupy cyfrowego Polsatu wyniósł w pierwszym kwartale tego roku ponad miliard złotych i był o 1,4% wyższy od średniej oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Wynik wzrósł o 5,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Lecimy dalej. EBITDA Eurocashu. Zysk EBITDA grupy Eurocash w pierwszym kwartale tego roku wyniósł 115,9 miliona złotych wobec 126,2 miliona złotych zysku rok wcześniej. Konsensus PAP zakładał 96,8 miliona zysku EBITDA. Strata netto jednostki dominującej wyniosła 70,5 miliona wobec 52,8 miliona straty oczekiwanej przez rynek i wobec 60,6 miliona straty rok wcześniej. Strata netto wyniosła prawie 71 milionów złotych wobec 62 milionów złotych straty w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Lecimy dalej. Helios otworzy kina. Sieć rozpoczyna działania promocyjne. Sieć Helios otworzy wszystkie swoje kina w piątek 21 maja, poinformowała Agora, właściciel Heliosa, w odpowiedzi na pytanie PAP Biznes. 50 kin sieci Helios zostanie otwartych w piątek 21 maja, 10 minut po północy. No zobaczymy, jak tam Agora sobie dzisiaj radzi na parkiecie. Lećmy dalej. KGHM. Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w pierwszym kwartale tego roku ponad 2 miliardy 600 milionów złotych wobec 1 miliard 129 milionów przed rokiem. Wynik okazał się o 5,6% wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 2 miliardy 470 milionów skorygowanej EBITDA, czyli dosyć ciekawie, zobaczymy, jak tam KGHM sobie dzisiaj radzi. Lećmy dalej. Zysk netto grupy BNP Paribas w pierwszym kwartale tego roku wzrósł do 164 miliony złotych ze 115 milionów rok wcześniej. Zysk banku okazał się 15% powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 142,6 milionów, czyli dosyć ciekawie. Zysk netto w pierwszym kwartale wzrósł 42% rok do roku i był 2% niższy niż w czwartym kwartale 2020 roku. No to ciekawe, jak tam sobie bank dzisiaj radzi, lecimy. Zysk Allegro mocno w górę. Wyniki Allegro za pierwszy kwartał tego roku okazały się dużo wyższe od rezultatów osiągniętych rok wcześniej. W pierwszych trzech miesiącach obecnego roku przychody Allegro wyniosły ponad 1,2 miliardów, to o 61% więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Jeszcze mocniej wzrósł zysk EBIT o 72% do 406 milionów oraz zysk netto, który sięgnął 269,6 miliona złotych wobec ponad 104 milionów w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Jest to wzrost o ponad 157,8%. Pięknie. Za wyższymi wynikami stoi m.in. przyrost liczby użytkowników platformy. W omawianym okresie ich liczba sięgnęła 13,2 miliona, to o 1,5 miliona więcej niż rok wcześniej. Przeciętnie jeden kupujący wydał na Allegro 2879 zł wobec 2073 zł w pierwszym kwartale ubiegłego roku, czyli widzimy, że jak na razie Amazon nie zagroził pozycji Allegro, a wręcz przeciwnie, Allegro się bardzo dynamicznie rozwija i popatrzmy na to. Allegro uruchomi własne automaty paczkowe w tym roku. Allegro w drugiej połowie tego roku planuje uruchomienie pierwszych własnych automatów paczkowych. W trzecim kwartale bieżącego roku ruszą testy usług logistycznych. Czyli ciekawie, Allegro poinformowało na początku marca o podpisaniu listu intencyjnego z Modern Expo na dostawę automatów paczkowych do odbioru i nadawania przesyłek. Do końca tego roku platforma planuje budowę sieci 1500 urządzeń w polskich miastach. W ramach pierwszej fazy spółka chce uruchomić łącznie 3000 automatów. Szkodnikowy detektor firmy ML System ma specyficzność 97,15% i czułość ponad 86%. No i dzisiaj na ML System również dosyć ciekawie się działo, jak wczoraj na biomasie. Zaraz zobaczymy, jak to się finalnie skończyło i co dzieje się na obu spółkach. Lecimy dalej, bo mieliśmy dzisiaj zawirowania na rynku krypto, a tutaj winowajca. Bitcoin zdradzony przez Teslę i Muska. Kryptowaluty mocno w dół. Tesla zawiesiła przyjmowanie płatności w bitcoinach.
Elon Musk oświadczył, że spółce nie podoba się wysokie zużycie energii związane z kryptowalutami. Oświadczenie w sprawie bitcoinów Musk zamieścił w nocy czasu polskiego na swoim twitterowym profilu obserwowanym przez ponad 54 miliony osób. Treść wpisu błyskawicznie trafiła także do wszystkich głównych mediów finansowych, a tu oczywiście winowajca, czyli wspomniany wcześniej tweet. I zobaczmy, jak mocno Elon wstrząsnął tutaj rynkiem krypto. Indeks chciwości w tym momencie, poziom strachu niewidziany już dawno, 36. Topowa setka, zacznijmy od dziesiątki. Bitcoin powyżej 50 tysięcy dolarów, czyli już powroty się rozpoczęły w ciągu ostatniej doby. 10% tej korekty jeszcze zostało. Ethereum również 10%, 3865 dolarów za sztukę. Binance Coin 606 dolarów za sztukę, 8% w korekcie. Cardano już widzimy 7% na plusie. Dogecoin przecena 11%, Polka 2% w dół. W topowej setce, jeżeli chodzi o największe wzrosty, Nano 49%, pomimo tego, co się dzisiaj wydarzyło, to i tak nieźle. Hex 20, Cardano 7,69 i zaczynają się już powoli wykonywać te powroty. Widzimy, że Shiba obrywa tutaj 24%, GT 16, 16 Filecoin, Bitcoin Diamond również 16% i widzimy po nawet ostatniej godzinie, że mamy już powolne powroty po tym ruchu korekcyjnym. Ja dzisiaj również wykorzystałem tą sytuację, aby w portfelu krypto umieścić kolejny token. Tak więc tam Cię również zapraszam i jeżeli jeszcze nie masz narzędzia do tego, aby kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to tutaj podpinam giełdy, z których sam korzystam. Jeżeli potrzebujesz do złotówki, do środku masz Bitbaya. Największa i najlepsza dla mnie giełda na świecie to jest oczywiście Binance. Tylko wrzucasz maila i już rozpoczynasz przygodę z tym ciekawym światem walut cyfrowych. Bez weryfikacji, bardzo wysoki limit. I lecimy teraz z tym, co ciekawego wydarzyło się na rynku światowym. No bo wiadomo, inflacja zrobiła swoje i popatrzmy, czy mamy strach, czy wręcz przeciwnie. Na ropie nie wygląda to zbyt ciekawie. Mamy zejście 67 dolarów 47 centów za baryłkę. Jeżeli chodzi o DAX-a, mamy bardzo silne wybranie po tym dosyć nieciekawym zejściu. W tym momencie jest to 15 211 punktów, ale pięknie wygląda ta V-ka. Zejdźmy sobie na wykres w interwale 30-minutowym. Popatrz. Aż by się chciało, żeby w takim tempie puch nasz WIG20, czy też inne indeksy, czy ogólnie nasz rynek, to dopiero by się działo, ale wygląda to naprawdę bardzo ładnie, szybko wybierają, zobaczymy, jak to się dzisiaj jeszcze zakończy. S&P 500 ponownie również bardzo silnie odbija, 4114 punktów po tych trzech dniach intensywnych korek dogrzanych tą informacją o inflacji, no to w tym momencie mamy ruch powrotny. Nasdaq również w tym momencie odbija 13160 punktów i srebro widzimy, że w zatrzymaniu 27 dolarów za uncję, złoto do góry 1824 dolary za uncję i waluty do złotówki, frank spada 4,13, euro tanieje 4,52, funcik podobnie 5,26 i dolar również w dół 3,74. I lecimy teraz z tym, co już się będzie działo u nas na parkiecie. Przechodzę na jakiwestować.com, dostęp masz tutaj i jeżeli chodzi o to, co się będzie działo pod względem informacji, tutaj w info ci podpinam na piątkowej sesji, to mamy bardzo dużą ilość spółek, które będzie publikować raporty. Tych raportów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja przypominam, że możesz dołączyć do naszej grupy info na Telegramie. Link masz bezpośrednio w opisie i takie również ciekawostki z rynku tam będą umieszczane. Tak więc tam Cię również serdecznie zapraszam. Mamy dosyć dużą ilość ciekawych spółek i myślę, że jeżeli masz je w swoim portfelu albo zamierzasz je dołączyć do swojego portfela, to na pewno powinieneś zapoznać się jutro z tymi raportami. A ja już wracam do tego, co ciekawego dzieje się u nas na naszym parkiecie. Zaczynamy od pozycji krótkich. Czy coś się zmieniło? Bo wydaje mi się, że tak. Pomimo tego, że CD Projekt utrzymują cały czas na potrójnym shorcie, to widzimy, że pojawił się TS Games. Czyli mamy już trzecią spółką gamingową na pozycji krótkiej, bo jeszcze mamy 11bit i LPP również jest utrzymywane, czyli coś ten nasz gaming cały czas w marazmie i to jeszcze wielcy shortują na dużych pozycjach, skoro są tutaj oficjalnie te dane dostępne. I przechodzimy teraz już do naszych zestawień. Popatrzmy sobie, co ciekawego na GPW się wydarzyło. Startujmy z produkcyjnymi. Tutaj widzimy, że GL Cosmet 3% do góry, 2,34 Czarnków, a w odwrocie najmocniej Tarczyński obrywa 4,8, PPS 4,7, liderzy obrotu Haptek 609 tysięcy, PCC Excel 525 tysięcy i przypominam, że jak chcesz coś dodać do listy hitów, czy to New Connectu, czy to WIG-u, to możesz to uczynić w komentarzu. Będę to aktualizował i przez najbliższe 2 tygodnie będziemy bacznie śledzić. BB Invest na New Connectowej liście 64 w korekcie, na WIG-u w tym tygodniu Monali pięknie 5% do góry, Vicen 2,44, CCC 1,28, w odwrocie Wistula 14, 41, Marvipol czy Sanok
4% na minusie. Hity WIG-u z ubiegłego tygodnia: Getty Noble 1,70 w korekcie, Asbiz 1,8 w korekcie. Na spółkach dywidendowych popatrzmy. Dzisiaj mamy bardzo ciekawą sesję. Droza Polu, piękne wzrosty 14%. Nełka pięknie, również 6,80. Birt 6%, ABPL 5%, tak więc gratuluję wszystkim, którzy się załapali. CCCS 7% w dół, Biomaxima 6,40, Robinson. Tutaj 5% korekta. Liderzy obrotu to KGHM 190 milionów, czy PKN Orlen 144. I przypominam, że listę właśnie dla Ciebie również aktualizuję na jakinwestować.com. Tutaj na bieżąco w zakładce dywidenda ta lista jest odświeżana, bo codziennie praktycznie nie ma dnia bez informacji, że któraś spółka chce się podzielić dywidendą ze swoimi inwestorami. I ta informacja oczywiście jest tutaj aktualizowana na bieżąco przeze mnie. Tak więc tutaj Cię serdecznie zapraszam. I ona już jest tak obszerna i tak duża, że jak widzimy, nawet mamy opóźnienie w jej czytaniu. I lecimy teraz z powrotem z naszą listą, a raczej zerknijmy sobie na głosowanie, na karcie społeczność. Tutaj również Cię zapraszam, szczególnie jak jesteś osobą, która dopiero do nas dołączyła i widzimy, że masz okazję współdecydować o tym, jaki przegląd zobaczymy w najbliższy weekend. Być może zamienimy banki, a raczej na pewno zamienimy banki, bo widzimy, że mamy 243 oddane głosy i większość chce oglądać gaming. 35%, zostawić banki tylko 18%. Tak więc jak nie chcesz oglądać gamingu, to koniecznie tutaj wbijaj i przypominam również o naszych pozostałych ankietach, w których również warto oddać swój głos. A my wracamy już do naszych zestawień i lecimy dalej. Jeżeli chodzi o pogromców, tutaj pogromcy Nełka prowadzi 6,84, Mabion również pięknie odbił 9,76, Birt 6%, a w odwrocie na korekcie mamy Biomaxime, która dzisiaj koryguje o 6%, 40%, liderzy obrotu Nełka 28 milionów, Mercator 18 czy 10 Mabion. Dzisiaj na budownictwie Mostostal Zabrze 5% do góry, Torpol 4,30, w odwrocie mamy Libet 9,36 czy MFO 2,79, liderzy obrotu Torpol 3 miliony, Budimex 2,300. Jeżeli chodzi o kolejne zestawienie, to jest WIG Nieruchomości i 2DEF 9,65, do góry Elkop 5,66, a w odwrocie mamy Ronson 4%, liderzy obrotu Dom Development 829 tysięcy, Develia 348 tysięcy. Na dodatkowych listach widzimy, że energetyka ML System dzisiaj po tej informacji o szkodnikowym detektorze 14% do góry, ale podejrzewam, że jakby był pozytywny sentyment, to pewnie by był jakiś niesamowicie o wiele większy rajd, no ale skończyło się na prawie 14%, to i tak jest całkiem nieźle. PEP 2%, w odwrocie mamy Enea 1,94 czy Tauron 1,5%, liderzy obrotu to ML System 27 baniek, który przebił nawet dzisiaj PG z wynikiem ponad 25 milionów. Jeżeli chodzi o turystykę, Elkop 5% do góry, Novaturas 4%, Enter 2, Rainbow delikatnie 0,3 i jest liderem obrotu Enter 1 100 000. Na odzieżówce dzisiaj Monari króluje 5,67 na plusie, LPP 3,5, Vichen 2,44, w odwrocie mamy Sunville 4,5% w korekcie, Intersport 4,26, a liderzy obrotu to LPP 28 milionów czy CCC 20 milionów. Na gastronomii w dniu dzisiejszym wszystko można powiedzieć na czerwono, poza tymi, które zostały w miejscu jak Sakana czy Hamburger, a na mocy IBC Polska oberwało 6% na niewielkich obrotach, Maxi Pizza 3, ale na przykład Amres na dużym obrocie 2 miliony 600, 13 setnych delikatna korekta. Jeżeli chodzi o kolejne zestawienie, w tym gaming, popatrzmy, że maraz na gamingu no, cały czas trwa, mamy blisko już 70 spółek w tym zestawieniu. Wiemy, że gaming się rozrasta w zastraszającym tempie, jest to najliczniej reprezentowana branża na GPW, a być może do końca roku będzie ich 90, 100, no, zobaczymy, ile giełda ich wpuści, ale naprawdę bardzo dużo ich czeka jeszcze w poczekalni i z tej listy, jak już zacznie się coś ciekawego na gamingu dziać, no coś dla siebie trzeba będzie wybrać. W tym momencie widzimy, że EC Games odbija nam 8%, The Distance 7% czy Boombit 4% na ciekawym obrocie. I z drugiej strony popatrzmy, nie jest to zbyt optymistyczne. Z drugiej strony mamy największe zejście na Tibulu 7,60, PCF 5,60, Inkowo 5, Foreveren 5,49 i liderzy obrotu. Tutaj na prowadzeniu CD Projekt, który dzisiaj prawie 2% w korekcie, 95 milionów, TS Games 17900, PCF 11, 8 baniek Playway, Huge 5800, 11B 4800 czy Creepy Jar 2300. Sam WIG Games w korekcie 3% ponad, czyli kto rozgrywa kontrakty shorty w grze, 20435 punktów. Na bankach w dniu dzisiejszym również czerwień króluje, na plusie tylko PKO BP 1%, PKO SA 55 setnych, Getin 12 setnych, a najmocniej obrywa dzisiaj Millennium, tracąc 4,90, mBank 4,88, no ale tutaj te korekty po takich wzrostach akurat na tych bankach widzimy, że miały miejsce w dniu dzisiejszym. Jeżeli chodzi o największe obroty, to PKO BP, ciekawy obrót, 160 milionów, PKO SA 41 milionów, sam indeks 5922 punkty,
koryguje dzisiaj o 0,29%. Na OZE. W dniu dzisiejszym MLS System króluje dzięki detektorowi i pozytywnej informacji. Zobaczymy, co z tych wzrostów zostanie na później. 14%, OZE Capital 4, PEP 2. No i widzimy, że maraz na OZE cały czas również trwa. Jeżeli chodzi o największe zejścia, to widzimy, że Biomas nie spadł jakąś pionową krechą, ale i tak to jest nieciekawe zejście 20%, prawie w dół, 3,5 miliona obrotu, tak więc widzimy, że nieciekawie potrzebuje pewnie Biomas puścić jakąś kolejną informację, być może już jakieś konkrety albo kolejne zapowiedzi, które mogłyby utrzymać przynajmniej na jakiś czas te wzrosty, a nie takie szaleństwo, pionowo wzrost i potem też głęboka korekta. Zobaczymy, co będzie się działo jutro. Jak myślisz? Daj znać w komentarzu. H4 w 5% na minusie. Ciasteczka 4% w korekcie. A liderzy obrotu to ML System 27 milionów. Biomas 3,5 miliona. Grodno, Bańka 600 czy Unimot Banieczka. I lecimy teraz z tym, co się dzieje na indeksach. Widzimy, że najmocniej dzisiaj odzieżówka 2,69. Leki 2,38. Media 1,71. Z głównych indeksów, które oglądamy w szczegółach, SWIG 80 do góry o 0,5%, 20 085 punktów. Jeżeli chodzi o największe zejście korekcyjne na indeksach w dniu dzisiejszym, najmocniej oberwały Gaming 3,26, Ukraina 1,9, MWIG 40, 1,34, 4533 punkty, a jeżeli chodzi o WIG 20, to tutaj mamy korektę tylko 0,1, 2089 punktów. I lecimy teraz z tym, co się dzieje na WIG 20 w szczegółach. LPP liderem wzrostów 3,5%, Lotos, Mercator, CCC, KGHM, Orlen, PKO BP powyżej procenta. Jeżeli chodzi o największe zejścia korekcyjne, PGNiG traci 4,85, Allegro 2,12, pomimo widzimy pozytywnych wyników, rynek i tak przecenił dzisiaj Allegro, CD Projekt prawie 2% na minusie. Liderzy obrotu Allegro 212 milionów, KGH 190, 160, PKO BP czy Orlen 144. No, CD Projekta to tak daleko na tej liście pod względem obrotu już dawno, a wręcz bardzo dawno nie widzieliśmy. Jeżeli chodzi o MWIG 40, czyli średnie spółki, zerknijmy sobie, w dniu dzisiejszym liderem wzrostów jest Neuka 6,84%, Wirtualna 3%, Stal Produkt 2,66%. W odwrocie za to najmocniej koryguje Millennium, tracąc 4,90%, mBank 4,8%, Kruk 4,79%, liderzy obrotu Neuka 28%, Banik, mBank 18,17%. TS Games, który dzisiaj również zalicza konkretne zejście 4,5%. Jeżeli chodzi o SWIG 80, czyli mamy małe spółki, popatrzmy na rekordzistę. W dniu dzisiejszym ML System rozdaje karty prawie 14%, Mabion 9,76%, PBKM 8,30%, ABPL 5% i w odwrocie największe korekty mamy na ULT Games 5%, ATM Grupa 4,99%, AM Company 4,59%. Liderzy obrotu to ML System 27 milionów, Mabion 10 milionów, 8,900, Asbis. Na New Connectie popatrzmy, co dzisiaj dzieje się na New Connectie. Tutaj prefabet na jakimś niewielkim obrocie zblokowany, to trzeba zweryfikować. Oczywiście Aquabee 51% do weryfikacji. Na większym obrocie od razu się rzuca w oczy Synerga. Piękny wzrost, piękny naprawdę wzrost. 22% i Bańka 300 w końcu jakiś ciekawy obrót na New Connectie również się zrobił. Iton również tutaj jakiś większy obrót, 200 tysięcy, 11% do góry, ale widzimy, że no poza tymi kilkoma spółkami, które mają dwucyfrowe wzrosty, nie ma żadnych, które by tutaj rosły na jakichś wielkich, olbrzymich obrotach, czyli można powiedzieć, że tęsknimy za tymi rakietami, które były w 2020 roku, tym mocnym, silnym wygrzewaniem również na olbrzymich wolumenach, jak wtedy na rynek New Connect. No i popatrzymy na spadki, czyli oczywiście ryzyko, pamiętaj, jest olbrzymie na New Connectie. Zobaczmy, jak duże. Dzisiaj najmocniej Unified obrywa 26%, to trzeba oczywiście zweryfikować. Biomas potem na dużym obrocie 3,5 miliona spada prawie 20%, Sevenet 13,5 na większym obrocie, czy na przykład Polman 9,29 również na większym obrocie. Jeżeli chodzi o obroty, popatrzmy, dzisiaj na pewno lidera już znamy, no to popatrzmy, co dalej. Biomas liderem 3,5 Bańki, Synerga Bańka 300, Devoran Bańkę 100, czy Mennica Skarbowa Banieczkę. To są liderzy, jeśli chodzi o obroty. Na WIG-u, na indeksie szerokiego rynku, popatrzmy, co tutaj ciekawego w tym momencie się dzieje. Jeżeli chodzi o największe wzrosty, Rejno jakiś niewielki obrót, ale jakieś 18%, to tam dopiero jest płytko. Jeżeli chodzi o Drozapol, tutaj mamy lidera wzrostu 14,29 setnych piękna. Sesja ML System 14%, Mabion 9,76 i 2Dev 9,8, PBKM Neuka 6. Na większym obrocie również ABPL, czy na przykład potem mamy Review 4,75, czyli nie mamy tutaj jakichś szaleńczych wzrostów poza akurat tymi kilkoma dosłownie spółkami. Raczej rynek jest w odwrocie, no bo przypominam, że to jest WIG, tak więc tutaj mamy mnóstwo, olbrzymią ilość spółek. No ale zobaczmy z drugiej strony, co najmocniej dzisiaj korygowało. Najmocniej oberwał Otmuchow, tracąc, o, bateria mi akurat siada, tracąc tutaj 16%, Libet 9%, Arteria 8%,
7,60 Tibul i przytoczę jeszcze na koniec, zanim bateria mi padnie. 1,5 miliarda obroty dzisiaj wynosiły 338 392 złote i transakcji zawarto 166 022 22 sztuki. Tak więc pozdrawiam Cię serdecznie. Daj znać, jak przebiegła Ci dzisiejsza sesja. Co ciekawego jutro może się dziać. Na razie. Hej.